Kolejny rzut oka na Excel 2013. Tym razem zajmiemy się funkcją Arabic, czy też arabska po polsku. Już we wcześniejszych wersjach Excela miałeś możliwość wykorzystania funkcji Roman, czy też rzymskie, która zamieniała ci liczby po arabsku na liczby rzymskie. Czyli wystarczy napisać równa się Roman, podać liczbę, ponieważ chcemy, żeby była to standardowa liczba rzymska, to nie podajemy dodatkowych parametrów, Ctrl Enter. No i trzeba trafić w odpowiedni fragment tego. I tutaj proszę, zostały ładnie wypełnione formuły pozamieniane na liczby rzymskie. We wcześniejszych wersjach Excela nie mogłeś ich z powrotem zamienić na liczby arabskie, jeśli byś nawet chciał. Teraz masz taką możliwość, wykorzystując funkcję Arabic. Tak, tekst, Ctrl Enter. Znowu tym razem trafimy. Proszę. Zostały odpowiednio zamienione. No i możesz tak korzystać. Ale bawiąc się właśnie liczbami rzymskimi, ja sobie postanowiłem zrobić serię z liczb rzymskich, bo standardowo nie ma do nich serii. No i tu mogę właśnie sobie przyciągnąć o trochę więcej pod górę. Zrobiłem sobie serię, tak najpierw ręcznie, żeby przetestować, do 12. Jak widzisz, jak się później przeskoczy dalej do 13, no to się zapętla seria. No to ja chciałem sobie sprawdzić właśnie, jak tutaj więcej takich liczb mogę dołożyć. No to trzeba było sobie zaznaczyć fragment większy. Przejechałem sobie, aż nawet za dużo przejechałem, bo od razu się czegoś dowiedziałem. Tu dwa razy kliknąć. Została tam wypełniona odpowiednio seria, tak, jest wszystko wypełnione. Żeby dodawać serię, no nie mogę tutaj sobie mieć formuł, więc sobie zaznaczę wszystko na sam dół, nacisnę Ctrl C, Ctrl V i teraz przy kopiowaniu zrobię wstaw jedynie wartości funkcji, a nie formaty. Czyli chodzi mi o to, żeby mi wstawił Excel to, co widać. Tu wystarczy nacisnąć V. W angielsku, po polsku będzie to W. Teraz widzisz, że nie ma już formuł, w tych komórkach są tylko wartości liczb rzymskich. No i sobie zaznaczę sobie w dół, teraz gdzie możesz dodać serię. Trzeba wejść w plik, file, tak, opcje, przejść do zaawansowanych, zjechać prawie na sam dół, tak najwygodniej. I tutaj w sekcji general, po angielsku, edit. Listy własne, tak? I tu od razu tak sobie zaznaczyłem obszar. Widać, mogę teraz zaimportować. Kliknę na importuj i tu mi się pokazuje cała taka seria, aż tam do 168, tak? Aż tyle dodałem tych parametrów. No i teraz klikam add, żeby dodać. I co się dzieje? Excel może przechowywać w takich własnych listach jedynie 250 znaków, nawet nie pozycji na liście, ale znaków. Jak ja sobie nacisnę OK, no to teraz mi ucięło na L. Tylko to L to nie jest rzymskie 50, tylko to jest właśnie L, które tam zostało z 57. To mi jest niepotrzebne i mogę sobie nacisnąć OK. No i jest taka lista, no ale ta lista jest ograniczona, więc jeśli rzeczywiście kiedyś byś potrzebował takiej długiej listy liczbami rzymskimi, no to najpierw z jednej strony liczby arabskie, bo te nie mają ograniczeń, możesz je ciągnąć, jeśli chodzi o serię, bardzo, bardzo daleko. I tutaj funkcją Roman na rzymskie. Jakbyś chciał zamienić na arabskie z powrotem, masz funkcję Arabic. No i to teraz może sobie to i przeciągniemy. Tak, zauważ, że tu są z wielkiej, ja tutaj podaję z małej i mogę tak iść. No proszę, załapał mi tą większą listę już. Ta mała już przestała obowiązywać, bo tu jest właśnie więcej ciągnięcia i poszło dalej. Zachęcam do subskrypcji kanału po więcej informacji i porad na temat Excela.